Jakub Niewiadomski. No, wygrana przed czasem, co prawda na końcu tak naprawdę, ale cieszy na pewno. Tak, na pewno cieszy. No, w kondycji trochę z braku było pewne, bo 2 tygodnie temu chorowałem dość mocno i no, było to pewne, że zbraknie. Jedynie głowa. Głowa i doświadczenie w klatce tutaj wygrało, tak można powiedzieć. Czyli przygotowania musiały być mocne, no bo pogoda nie sprzyja, odporność spada przy takim treningu? Tak, były mocne. No i przygotowania, tak jak i do Mistrzostw Polski były, no tak jak ciężko jest przygotowywać się z zawodów na zawody, bo nie wiadomo tak naprawdę, co przyjdzie i kto będzie chciał się bić. Ja od września czekam na przeciwnika. Biłem się również, chciałem się bić na MCF-ie, była propozycja, no ale nie znaleźli przeciwnika, który chciał zawalczyć ze mną, jak tam z kolegami z klubu, bo dużo walk stoczonych mamy, no nie wiem, dlaczego tak się to robi. No właśnie, jak to jest, czemu zawodnicy odmawiają walk? Ja rozmawiam, wiesz, no z każdym tak naprawdę i coraz częściej słyszę, że po prostu niektórzy nie chcą wychodzić do walk, bo się boją, dbają o rekordy. To, no, dbają o rekordy, ale to nie tędy droga, to jest walki, są walki amatorskie, no to w zawodowstwie to można dbać o rekord. Na początku, wiadomo, można bić się ze swoim poziomem, może troszkę mniejszym, różnie to się trafia. No ale w amatorskim to trzeba łapać, co da się powalczyć, no bo to jednak doświadczenie w tej klatce już dużo, parę lat jest spędzone, dużo pojedynków stoczone, bo jest ich ponad 70, tam 74 dokładnie. No, doświadczenie duże. No to jest imponująca liczba. Powiedz, jak się czujesz po tylu walkach? Jesteś młodym zawodnikiem, nie jesteś za mocno porozbijany? Jak na razie nie jest źle. Dość mocne takie pojedynki były mocne, ale nie tak, że mocno mnie kontuzjogenne. Co chciałeś dzisiaj pokazać? No, chciałem pokazać, że doświadczenie jednak może wygrać. Głowa, bo to przede wszystkim w walce chodzi o to, żeby głowa zagrała. Jak głowa zagra, to wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść. Chyba że mocy zbraknie naprawdę w 100%. Babilon mocno wszedł na rynek. Chciałbyś tutaj zostać i walczyć już na tym zawodowym, nazwijmy to, ringu? Tak, jak najbardziej. Jeżeli będą chcieli, to jak Konrad Płaza, mój trener, powie, że jestem gotów, czy dalej idziemy tutaj w tym kierunku, to jak najbardziej jestem za tym. Mówiłeś o tych rywalach. Powiedz, masz jakichś takich wymarzonych rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Nie, tak daleko nie patrzę w przód. Ja zazwyczaj biorę to, co jest pod ręką, co jest jaka walka. Lubię się bić, ogólnie lubię wchodzić do klatki i pokazywać, dawać dobre walki, jak i pokazywać się publiczności. To jest to, co lubię i zawsze będę. Nie? Kto dzisiaj w walce wieczoru? Skiba czy Paweł Pawlak? Myślę, że Skiba. No, Paweł jest bardzo też doświadczonym zawodnikiem, ale jednak chyba młodość. Młodość, jak tak na Skibę stawiam, zobaczymy. No. Zdania podzielone, ale zobaczymy. Dzięki wielkie, gratulacje raz jeszcze. Dziękuję ślicznie. Chciałbym również podziękować mojemu głównemu trenerowi, Konradowi Płazie. No, to jest mega człowiek. Człowiek, który wkłada całe serce w nas, na macie, jak we mnie, jak i w osoby pojedyncze w Górniku Łęczne. Również chciałbym podziękować bratu, który również był w narożniku dzisiaj ze mną. To jest brat Sebastian. Również rodzinie, która siedziała dzisiaj licznie za telewizorem i oglądała moją walkę. Jak i wszystkim osobom, które kibicują, bo jest dużo osób, które są przeciwne, co zawsze po przegranej, coś swoje zdanie dopowiedzą, że coś jest na nic. To my dziękujemy. Dziękuję ślicznie.